Cześć wszystkim tubergi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu otworzymy sobie kalendarz adwentowy, natomiast tym razem będzie to kalendarz od marki Douglas. Wygląda przepięknie i nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co jest w środku. Oczywiście, nie zwlekając, lecimy dur! Dobra, zabieramy się za otwieranie tego kalendarza. W ogóle myślałam, że jak to jest kalendarz od Douglasa, to będzie niebieski. Więc postanowiłam zrobić niebieskie tło, niebieski makijaż i outfit. Ale oczywiście nie wyszło, no cóż. Dobra, teraz pytanie brzmi... Jak to się otwiera? Po raz kolejny nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie wiem, to nie tak, to nie powinno być tak. Przecież te kalendarze adwentowe to mnie wykończą psychicznie. Nie jestem w stanie tego otworzyć. Nie jestem w stanie. Boże, dobra, nieważne. O mój Boże, to po prostu jest... A, jaki duży! O, tak. Świetnie, świetnie. Ten kalendarz jest na 24 dni, poprzedni był na 12. Także dzisiaj będzie więcej przyjemności, więcej zabawy i zaczynamy. Nie mogę znaleźć numeru 1. O, mam. Mam, mam, mam. O! Mamy tutaj taką czerwoną, matową szmineczkę od Douglasa. Fajnie, na święta się na pewno przyda. Lecimy numer 2. Co to jest? Co kreble? O, okej. Okay. Są to takie chusteczki matujące. Wiecie, jeżeli nam się skóra za bardzo świeci, to wyciągamy sobie taką chusteczkę i ściąga nam to sebum, nadmiar sebum z naszej cery. Mi się przyda, bo ja mam właśnie tu tą cerę i nie radzę sobie z tym. Numer 2 już za nami, teraz numer 3. Ciężko jest mi tutaj cokolwiek znaleźć, bo jest tego tak dużo. Amazing! Bordowy lakier do paznokci, świetnie, bo to jest mój ulubiony kolor. Zrobię sobie nim stópki. Świetnie, naprawdę ja uwielbiam kolor bordowy i u stóp robię tylko bordowe, czerwone paznokcie. Dzień czwarty, znajdźmy dzień czwarty. Nie znajdę. Po prostu nie znajdę tego. Jest! Dobra, jest! Dzień czwarty. Oh my god! Pędzelek! Czy to widać? Czy to widać? Aha, ja go trzymałam. Taki malutki pędzelek, fajny. Do torebuni. Ale jakie wspaniałe włosie. Dzień piąty znalazłam już wcześniej, także teraz pójdzie nam szybciej. O! Cień! Jaki ładny cień do oczu. Bardzo taki delikatny, taki połysk daje. Fajnie, ja lubię. Lubię na powiekę dawać sobie właśnie taki jeden połyskujący cień i na przykład zrobić sobie rzęsy, kreskę, coś w tym stylu i tyle. Bardzo mi się taki efekt podoba. To był dzień piąty, teraz dzień szósty, czyli Mikołaj. To chyba największy. Douglas Amazing Eyes Mini Eyeshadow Palette. Paletka 6 cieni do oczu. Mini, fajna też do drabuni. Taka oto paletka. Fajne, takie sylwestrowe, na pewno skorzystam. Zresztą ze wszystkiego skorzystam, no wszystko trzeba przetestować. Jak na razie jestem zadowolona. Wszystko się przyda zarówno mi, jak i mojej mamie i siostrze. To był 6 grudzień, teraz pora na 7. Fajnie. Mamy tutaj po prostu czerwoną konturówkę do ust, która nam się przyda, ponieważ dostaliśmy już czerwoną szminkę. 8 grudzień, dzisiaj jest 8, jak to nagrywam, także co na dziś przygotował dla mnie Douglas? Pęseta, też taka czerwoniutka, świąteczna, mini, bardzo ładna. Fajnie, bo w sumie nie mam swojej pęsety, zawsze kradnę mamie. Pora na dzień 9. Douglas All in One. Baza i top do paznokci. Taki. Teraz dzień 10. Yes! Fajnie, bo wszystko to, co tutaj jest, ma sens, jakoś ze sobą współgra. Dostaliśmy bazę i top. O mój Boże! Przepraszam, ale to jest świąteczny mini pilniczek. Świetny do zabrania w podróż, do torebki, bo w każdej chwili coś się może nam stać z paznokciem. Ale mniejsza z tym. Spójrzcie, ja kocham brokat, ja kocham brokat. To jest przepiękne, ale tak jak nawiązywałam wcześniej do tego, że wszystko ze sobą współgra, mianowicie dostaliśmy bazę na paznokcie, top coat, lakier, pilniczek, no świetnie, jeszcze ten pilniczek jest tak boski, że nie mogę, nie mogę. Kocham takie rzeczy. Naprawdę, kocham. Teraz szukamy 11. 11.
Eye Pencil Waterproof, czyli wodoodporna, fajnie, kredka do ust. Do ust, tak, eye. Kredka do oczu w kolorze czarnym. 12. O! Czekajcie, muszę naprawić. Strugaczka, słodka mini różowa strugaczka. Ogólnie ja pierdzielę, ale ja mówię szybko. Jak dla mnie świetny kalendarz. Dzień 13. W ogóle mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa, ponieważ ja nie widzę tego. To będzie coś długiego. Ogólnie dzisiaj staram się pracować nad tym, jak mówię, ale i tak mi nie wychodzi. Ponieważ chyba przez to, że za bardzo się skupiam, żeby mówić wyraźnie i wolno, stresuję się, więc popełniam głupie błędy. No cóż, co my tu mamy? Kolejną kredkę, białą tym razem, także ekstra. A teraz najlepszy dzień grudnia, czyli 14 grudzień. Czemu najlepszy? Bo wtedy są urodziny najwspanialszej kobiety, najwspanialszej kobiety, jaką miałam w życiu okazję poznać. I jestem to ja. Tak, co niedługo mam urodziny. Już 22, no cóż. Kiedyś się cieszyłam na myśl, że moje urodziny się zbliżają. Teraz tak nie jest. Jak jestem coraz starsza, mam już 22 lata, zaraz będzie 25. Potem raz, dwa, przyleci do 30. Dzieci, rodzina. Ja nie czuję się na to gotowa. Nie czuję się gotowa na to, żeby ten czas tak szybko zapieprzał. Ja chcę być wiecznie młoda. Może masakra, dobra, nie będę się rozczulać, ale no cóż, znajdę go moje urodziny. Zobaczmy, co Douglas przygotował z tej okazji w kalendarzu. O! Ciekawe. Są to szablony do brwi. Jeżeli, nie wiem, mamy problemy z brwiami, z naszym kształtem, no to możemy sobie tak, wiecie, przyłożyć szablonik i je malować w ten sposób. Ja akurat mam permanentne brwi, bo ich po prostu nie miałam, nie urodziłam się z ładnymi brwiami, mianowicie gdzieś dotąd miałam brwi, dalej już ich nie było, więc mam teraz permanentne. Nieważne, każdy wie, o co chodzi. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Robiłam je 5 lat temu, ale dalej się spoko trzymają. Mam taki teraz naturalny efekt idealny. Dzień 15. Brow pen. Ale zajebiście. To mnie bardzo cieszy. Oho. Jest to brązowy taki pisak do brwi. Nigdy wcześniej tego typu produktu nie używałam. Ale fajnie, ponieważ on jest taki mega cieniutki. Pora na 16, pomału zbliżamy się do końca, niestety. Ale jak na razie wszystkie produkty mega mi się podobają. Dajcie znać w ogóle, co wy o tym sądzicie. Tutaj mamy szczoteczkę do brwi. Ekstra, też mini. Bo tak jak już wcześniej wspominałam, wszystkie produkty są mini, więc idealne do wzięcia w tripa. Pora na dzień 17. O, kolejny produkt do ust. To jest taki błyszczyk, błyszczący. No nie będzie go teraz jakoś u mnie widać. On jest bardzo ogólnie podobny do produktów, które aktualnie mam na moich ustach. Więc co to oznacza? Jest to odcień, który z pewnością mi się spodoba. Pora na dzień 18. Gdzie jest? Tu jest! Beauty Blender. Ostatnio też dostałam... nie wiem, czemu myślałam, że on jakoś pachnie. I teraz mam kolejny. Teraz mam dwa na zapas i jestem mega zadowolona. Jest piękny, czerwony, świąteczny. 19 dzień. O proszę, kolejny produkt do paznokci. Jest to olejek. Jezu, ja naprawdę mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Bardzo się stresuję, nie wiem. Boję się, że to wszystko się źle nagra. Dzień 20. O! Nie wiem, jak ten produkt konkretnie się nazywa, ale wiem, że używa się tego do mycia. Teraz 21. Jezu! Nie wiem, czy ja naprawdę jestem jakaś niedojebana, czy wszyscy mają taki problem z wyciąganiem tych produktów z kalendarzy, ale dla mnie to jest straszne, ja sobie naprawdę nie radzę. O, było ciężko, ale się udało. Aha, to jest płyn do zmywania makijażu. Tak jak mówię, też malutki, więc można go wziąć gdzieś. Ze sobą, moi mili, moi kochani. Okej, okay, 20. Nie wierzę. To jest taki puszek do nakładania pudru. Ja ostatnio na TikToku widziałam, jak ktoś właśnie robił sobie makijaż. Chyba była to Lila Janowska. I nakładała puder takim puszkiem w kształcie trójkąta, dzięki czemu bardzo łatwo było ten puder doprowadzić w każde miejsce, szczególnie pod oczy. Jestem mega podjarana, ponieważ chciałam go sobie kupić i szukałam, gdzie taki znaleźć.
jest kalendarz adwentowy od Douglasa. Świetnie. Boże, jeszcze jest różowy. To jest mój ulubiony kolor, tak by the way. Na pewno będzie używany, to jest produkt, który mnie chyba najbardziej cieszy. Pod względem takim, że sama chciałam go kupić i szukałam czegoś takiego. Przedostatni dzień, czyli 23. Co tu jest? Kolejny produkt do paznokci. Oh my gosh, prawie by spadł. Była grando. Tutaj mamy biały lakier do paznokci. Biały i czerwony, możemy z tego zrobić jakieś, nie wiem, czapkę Mikołaja na paznokciach, jakieś śnieżki. Ogólnie świąteczne paznokcie na pewno z tych dwóch produktów wyjdą nam już świetne. A teraz pora na ostatni dzień, 24. Co nam przygotowano na Wigilię? Sprawdźmy to. Okej, to będzie pewnie jakiś pisak, jakaś kredka do oczu albo do ust, bo widzę, że jest to taki dłuższy produkt. Ciekawe, czy zgadnę. Dobra. Nie zgadłam. To by się ktoś was spodziewał. Maskara! Volume Obsession. Na tą chwilę żadnej maskary nie używam, ponieważ mam przedłużone rzęsy, więc nie potrzebuję. Ale za to moja mama i siostra na pewno się ucieszą, jak je obdaruję takim produktem. No i co, to by było na tyle. Otworzyłam wszystkie 24 okienka. Jak dla mnie wszystkie produkty są mega, wszystkie są bardzo przydatne i na pewno z każdego skorzystam. Oprócz właśnie z dużo rzęs w moim wypadku. Aczkolwiek, wszystkie produkty są mini, więc są świetne, jak to wspominałam już 10 tysięcy razy podczas tego odcinka, do wzięcia ze sobą w podróż. Jak dla mnie super sprawa, ponieważ zawsze mam z tym problem, zawsze wszystkie moje kosmetyki zajmują mi w cholerę miejsca. A teraz, ten problem już nie będzie dla mnie więcej problemem. Dajcie znać, co wy sądzicie o produktach z tego oto kalendarza. I dziękuję wszystkim za oglądanie, do zobaczenia i trzymajcie się, nara!